trudnej sytuacji, bo tak na taką wypowiedź pana profesora Rachmielskiego, cóż mogę odpowiedzieć? Mogę tylko odpowiedzieć, że będziemy starali się, żeby na uczelni, właśnie tą największą wartością był pracownik uczelni, był każdy pracownik uczelni i ten wzajemny szacunek przy działaniach na każdej płaszczyźnie, żeby jakby dominował w naszych zachowaniach. Studenci się uśmiechają. Studenci się uśmiechają. Ale ja o studentach, nie, oczywiście, studenci, traktują tutaj studentów jako ten podstawowy członek uczelni, wymieniłam pracowników, ale oczywiście tutaj bez takiej współpracy i właściwych stosunków między studentów i pracowników sobie w ogóle tej współpracy nie wyobrażam. Oczywiście pani profesor jest po wielu rozmowach ze studentami, także to było jasne, oczywiście.